No, Claudio, gdzie jesteś? I jak tam z matką? Nie mogę z nią porozmawiać. A, Claudia chyba na dole siedzi. Ta, a w tym gabinecie poniżej będzie. Jest Claudia. No. Zajęłaś się księgowością? Salute, Claudia. Our uncle is un mostro. This is outrageous. What's happened? He's making me work. If father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Zio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Deal. Okej. Co mamy. Ten kursor chcę stąd zabrać. Dziękuję. A, możemy odnawiać Monteridioni. Sto 62 florenc 20 minut. Dużo. Ta. Dobra. Na razie nic tu nie mogę zrobić. Ciekawego. A tutaj chyba będę mógł zlecać budowę nowych budynków. Aha. Buongiorno. Is there something wrong? Yes, Sir Mario hired me to deal with this mess. But I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money? Then we'd be in business. You must be Ser Ezio, am I right? Uncle, I like this architetto. He gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Sir Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So, let's take a look, shall we? Okej. Burdel. Kopalnie. Kościół. Studnia. 4000! A na bank ile? 1500. Co? No to powiedzmy, że rozbudujemy bank. I co to jest? Obrazy. Dorzućmy do tego burdel. I powiedzmy, że jeszcze to ulepszymy. Okej. Buon viaggio. Okay.
No dobra, i teraz ile wychodzi przychód willi? Będę miał informację? Nie, ale mogę z Klaudią porozmawiać. Salute, Claudia. You here to look at the book? Mhm. No, już jakiś sensowniejszy dochód. Jak miło. A presto, Ezio. Dobra, idziemy do wuja. Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. Hmm. Klasyczna ukryta... Klasyczne ukryte drzwi. Za półką z książkami. Chciałbym taką w domu. No, idziemy. This is the sanctuary. It was built by my great-grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia, hidden tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. In order to achieve perfect synchronization with Ezio, you have to get that armor. Zdobędziemy go sobie. Oczywiście. Taki pancerz. Dobra. Wróćmy do Mario. No i zobaczymy, co mamy w sumie zrobić, bo ja ciągle nie wiem. Znaczy, mamy zabić Francesco, a poza tym... Coś jeszcze? Nie wiem. Dobra. Gdzie mam się udać? O, to jest pytanie. Mam się już udać do... Do Florencji z powrotem. Okej. Okay. No to co, lecimy. Przydałby mi się jeszcze zbroja. Ale to nie teraz. Nie mam zresztą pieniędzy. Na razie ulepszyliśmy willę, tak więc przynajmniej będziemy mieli troszkę lepszy dochód. I z tego co się orientuję, tutaj mogę się teleportować między miejscówkami. Czy się mylę? Florencja. O, w sumie nie wiem, gdzie sobie się udać. Tutaj. Niech będzie. Uwielbiam ten efekt tak generowanego miasta. Jest to świetnie zrobione. I jesteśmy przed pracownią Leonarda od razu. No to wejdźmy sobie do niej. W ogóle gdzie my jesteśmy? Tam gdzie ja chciałem? Nie. W innym miejscu niż ja chciałem. Chciałem tu, a jestem tutaj. Dobra. Przynajmniej nie musimy przechodzić tego fragmentu sami.
were still alive. Look at this place. The past 2 years have been kind to you. But you are not the same at all, are you? I was hoping you might be able to help me with something. Anything for you, my friend. Ha ha! You found another one! How exciting! This one is tricky to break. Clever in its use of ancient languages. Maybe if I just... Oh! It seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? It's not so much a design this time, just a series of sketches. What to make of all this? Of course, and why not? What an inspired idea. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo! Praktykuj to, czego uczysz. Dobra. Dobra. Dalsza część samouczka. Dobra, w końcu będę mógł powietrze asasynować. Mam nadzieję. Papa. Tak, Ezio, właśnie zabiłeś kukłę. Teraz tutaj wejdziemy i zasasynujemy za barierki. Czy mi się wydaje, że ta kukła krwawiła? Śmierć z krawędzi. Hopsa! Ma. Uwielbiam to. Tyle. Wracamy do Leonarda. Mam nadzieję, że ogarnął to. I've done it. Come quickly. Look. Take it. Try it. Thank you, Leonardo. Non c'è di che. There's someone I need to see while I'm here. I cannot approach him publicly. Would you know a way? La Volpe. The fox. Shh. Capisco. But do you know where a fox might roam? Perhaps near the mercato, where the thieves dwell. Sta attento, amico. Okej, i mamy podwójne ostrza. Nareszcie. Dobra, teraz będzie się działo dopiero. To jest właśnie jedna z rzeczy, które najbardziej mi się podobają w nowych Assassinach. Znaczy od dwójki, że mamy dwa ukryte ostrza. I po prostu to tak w wielu momentach pomaga, że możemy zabić dwóch przeciwników skrycia, a nie jednego. O, cześć. Dobra, chwila. Nie mam je tu. Dobra, zejdźmy sobie tu. Dobra. Gdzieś tu mają być złodzieje. O, cześć. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Okej. Chyba go ukradłem. Choć nie, chwilę, dalej zaznaczony. To coś innego mam z nim zrobić. Czekaj, weź go zostaw. Gdzie on pobiegł? Tam gdzieś. O co chodzi? Co się dzieje? O kurczę. Dobra. Troszkę mi wzrosło poszukiwanie. Chwila, tu jest ten.
Herald, czy jak się tam zwał, to dajmy mu pieniądze i będzie spokój. No, jak miło. Czemu mi całe nie zeszło? Dobra. Tam jest jeszcze ta list. Gończy to. Zdejmiemy go też. Tylko, że oczywiście tu nie wejdę. Muszę jakoś tędy. Tutaj? Okej. No, wróćmy do zadania. Sorry. Nie, że powinno go zabić chyba, bo on wylądowałem na głowie oboma nogami. No szukaj La Volpe. Dobra. To co? Z Drokorła. Hej. What? My pouch. My money. Your money. I don't have your money. Tam nie masz, chodź tu. Get back here. Make me. I really have no interest in hurting you. So give me back my money and we'll call it even. Not so fast. What do you want? Who are you? They call me many things. Murderer, tagliagole, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Messer Ezio. How do you know my name? It is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. To know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset, tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready, and we'll go. Ah, yes. Here is your money. Okej. O, ty mam się z La Volpe spotkać, ale chciałbym się zsynchronizować najpierw gdzieś i odkryć mapę. Dobra, kawałek, ale przejdziemy się, no bo jednak mieć odkrytą mapę. A potem wrócimy tutaj, nie powinno to długo zająć. Więc jeszcze musi... Dzięki. O, tutaj? Dobra, tutaj możesz wejść. Nie wiem, czemu nie musi tam tego okna złapać. Ale niech będzie. Hopsa. Czego ty ode mnie chcesz? Ja tu tylko po dachach sobie spokojnie chodzę, a ten mnie atakuje. Co za ludzie. Nie to chciałem zrobić. Stanowczo nie to chciałem zrobić. Ale trudno. Nie no, ale na tę wieżę błyskawicznie się wchodzi. Dobra, synchronizowani jesteśmy, to możemy się udać teraz do La Volpe, tylko że jeszcze mi odkryło? No dobra, zaraz to ogarniemy, może jeszcze jakiś tam punkt jest w pobliżu. A ja chciałbym bardzo wrócić na dachy jednak, szybciej się człowiek porusza od razu.
tutaj. Mam nadzieję, że strażnicy nie będą mi się czepiać. Nie chcę ich zabijać. Specjalnie. Dobra, trafiłem. Przez sekundę nie byłem pewien, czy to skoczę w ogóle. Bo jakoś tak pod dziwnym kątem Ezio wyskoczył. Ale... doskoczyliśmy. Teraz tu. 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 I tu. I tu. Dziękuję. Follow me, but we must move fast. Think you can keep up? Nessun problema. Okej. Ten już tam poleciał, dobra. Idziemy za nim. What are you doing back there? I said to keep up with me. Ej no, trzymałbym się, gdyby gra mi pozwoliła się cię trzymać. A teraz mam pies na czas. Super! Dobra! Biegniemy, mamy zajebistą muzyczkę, więc możemy biec. Okej. No, spokojnie dojdziemy. Mam nadzieję. No. Lecz jeszcze czas mamy. Tylko chwila. A tu to ma być, okej. Here we are. Francesco Di Pazzi is meeting his people inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle, turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Buona fortuna. Okej. Dobra, no to pójdziemy się tym zająć zaraz. Tylko bardzo mnie kusi to, że tutaj mam punkt synchronizacyjny. A tutaj coś jeszcze jest? Co to jest? Pobicie. Nie wiem, o co chodzi. Później ogarniemy. Tutaj w ogóle jeszcze kawał miasta do odkrycia. Tutaj mamy do Toskanii, do Mantrigioni. Dobra, ale chodźmy do tego punktu tutaj. Synchronizujemy go sobie najpierw. Zawsze lepiej mieć jak najszybciej posynchronizowane wszystko. Cześć. Kocham to. Dobra, na górę. Synchronizacja. I hopsa. Dobra. Nie pasujemy tu. O, pieniądze w Mantrigioni. W sumie nie wiem, czy się powiększył skarbiec, czy nie. Dobra, będzie trzeba tam się udać. Tutaj strażnicy stoją, ale oni raczej problemu dla nas nie będą stanowić. Tędy sobie pójdziemy. No i nikt się nie zorientuje, że jesteśmy w miejscu, gdzie nie powinniśmy być. Dobra, chodźmy do tych katapunk... Boże, mówić nie umiem.